ludzie ufają opiniom w internecie i w 2023, jak i w poprzednich latach. Statystyki wskazują, że ponad 90% ludzi przed dokonaniem zakupu sprawdza opinię. Sprawdza ich tym więcej, im kupuje droższy produkt. I mi się wydaje, że to się nie zmieni i zawsze użytkownicy będą chcieli poznać zdanie innych i mieć ten społeczny dowód słuszności swojego wyboru. Często spotykamy się z pytaniem, jak mierzyć skuteczność opinii i przełożenie tych opinii na wyniki sklepu. Najprostszym elementem, czy najprostszym sposobem na to, żeby to sprawdzić, jest staromodny test AB. Połowie wchodzących pokazujemy serwis wypełniony opiniami, połowie pokazujemy serwis bez opinii. Później możemy sobie porównać efektywność w jednym i w drugim. Na podstawie badań u naszych klientów, których już mamy ponad 9 tysięcy, wskazują te dane z tych testów AB, że w zależności oczywiście od produktu, od ruchu na stronie, że różnice w sprzedaży dochodzą aż do 17%. Także można naukowo udowodnić na swoim serwisie, że opinie mają moc i rzeczywiście podnoszą sprzedaż. Wiele firm się mierzy z opiniami OK, polecam. Standard w branży to jest 18 znaków, czyli OK, polecam i emotikon. Jednym z fajnych sposobów na to, jak sobie poradzić z krótkimi opiniami, które się powtarzają, jest to, aby skorzystać z naszego systemu. Mamy u siebie system podpowiedzi, podpowiadamy użytkownikom poszczególne zdania, które mogą wykorzystać w swojej wypowiedzi, co powoduje, że ta wypowiedź jest dużo bardziej rozbudowana, ma słowa kluczowe i wtedy osoby czytające mają większą użyteczność takiej opinii, bo ona po prostu niesie w sobie dużo więcej treści. Myślimy nad tym, że pewnie przyszłościowo taki słownik będzie budowany w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Póki co w naszym rozwiązaniu to jest przygotowany statyczny słownik, który przygotowujemy razem z klientem, wykorzystując jego słowa kluczowe, które on używa w swoich kampaniach internetowych i próbujemy te słowa kluczowe wpiąć w zdania brzmiące w sposób naturalny i to powoduje, że na koniec dnia ten efekt jest jeszcze większy, a myślę, że docelowo pewnie sztuczna inteligencja będzie podpowiadała wszystko i między innymi też teksty opinii.